Siema, z tej strony Bula, witam was w kolejnym odcinku, który powstał dzięki uprzejmości firmy Dosbud Easy Drive. Takie ciekawe opaski antypoślizgowe dzisiaj sobie będziemy testować, sprawdzać, ale o tym wam opowiem zaraz po intrze. Zmieniliśmy troszkę otoczenie, przenieśliśmy się w bardziej sympatyczne miejsce. Jak widzicie, Mikuna, zabrałem dzisiaj fajną miejscówkę, jeziorko, te klimaty, ale tak wieje, że się nagrywać nie da i mi tu uszy urywa, więc musiałem Mikunę ścignąć, wziąłem go pod daszek. Będziemy teraz sobie otwierać opaski. Będzie konkurs na zakończenie odcinka, możecie oglądać śmiało i tam będzie powiedziane wszystko co i jak. Będziecie mogli wygrać taki zestawik. A my sobie zaraz otworzymy, więc fajnie. Aha, jeszcze mam fajną historię. Wyszedł taki fajny motyw, bo nagrywam sobie na YouTubie, jak już wiecie, przeglądam sieć dość często, trafiłem na reklamę firmy Dosbud Easy Drive. I zobaczyłem jak te opaski są zapinane na koła w samochodzie, jak jest lód, czy błoto, czy śnieg. I podobno potrafią wyciągnąć samochód z tarapatów, że tak powiem. Napisałem do nich, żeby z prośbą, czy byliby chętni wysłać jakiś zestawik. Ja żebym mógł przetestować na kładzie, bo ciekawy jestem, jak to będzie sobie radziło w błocie i to dzisiaj sprawdzimy, ale wcześniej sobie otworzymy. Oczywiście pozdrawiam wszystkich pracowników firmy Dosbud. Był bardzo fajny, miły kontakt. Był. Sympatycznie się rozmawiało. Więc fajnie. Aha, co tu jeszcze ciekawego? Na opakowaniu oczywiście mamy foliopak, zdjęcie poglądowe, jak to ma wyglądać na kole. Opasek jest 10 sztuk, są zapinane na oś, na koła, które mają oś napędową, czyli przednie czy tylnie. Dwa koła, 10 sztuk, 5 sztuk na jedno koło. Tak fajnie wyglądają, popatrzcie, są to jakby takiej wysokiej jakości. Położę sobie na dole tu na razie. Wysokiej jakości trytytki, czy zipki, jak ktoś tam woli nazywać. Dość długie, szerokie i twarde. Twarde, bardzo fajne, myślę, że mogą się zachować fajnie w błocie. Jedno co to, boję się, żeby się nie odpinały, ale myślę, że tutaj zauważyłem, że jest jeszcze dodatkowe zapięcie, więc będzie sobie można to wzmocnić, więc sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. 10 sztuk, patrzcie, tak fajnie są, fajne wypustki są zrobione, a z drugiej strony są jeszcze takie kolce, które łapią jakby oponę. Zakłada się je podobno bardzo szybko. Czy faktycznie tak jest? Sobie za chwilę sprawdzimy. Mamy dzisiaj fajne warunki, bo mamy i piasek, który tutaj jak widzicie, przetestujemy sobie w piasku i będziemy mieć też błoto, które zobaczycie za chwilę. Więc ja sobie za chwilkę, za moment wjadę w piasek, zobaczycie jak się koła zachowują w piasku bez opasek, a później po założeniu sprawdzimy sobie jak będzie z opaskami. Czy ja będę czuł różnicę, czy będzie widać różnicę, o tym się przekonamy. O kurde, w pudełku, później mamy tak, chwytak, to jest ładnie napisane, chwytak do naciągania i odcinania opasek. To jest taki fajny, mi się to kojarzy, zawsze to w tych filmach wrappingowych używają do cięcia folii, więc fajnie wam może zostać, jak będziecie chcieli oklejać coś albo przycinać jakieś sobie folie czy coś, to jest taki fajny nożyk. I tu mamy taki plastikowy jeszcze zaczas, w którym sobie naciągamy te opaski. No i tyle chyba z opakowania. Co my tu mamy opisane? Do minus 20 stopni można stosować. 3 minuty się zakłada. No może to też sprawdzimy. Myślę, że krócej byśmy to zrobili. Rozmiar 20, największy do samochodów. Maksymalna prędkość 30 km na godzinę. No szybciej raczej w błocie i tak nie będziemy jeździć. Jestem. Tu jest cała instrukcja, którą już przeczytałem i sprawdzimy sobie jak co to założyć. Teraz ja sobie wskoczę tam w piasek i zobaczymy jak kład mieli bez opasek, no i może się zakopię. To zobaczycie od razu jak będziemy w piasku. Biorę opaski i wjeżdżam w teren i nagrywamy dalej. Okej, teraz sobie założymy, widzieliście trochę jak kład się zachowuje w śniegu, Jezu, w piasku. Trochę koła mielą, zobaczymy czy będzie jakieś inne odczucie, przynajmniej dla mnie, a dla was wizualne, po założeniu opasek. Ja sobie je teraz założę, zobaczymy
jak to się robi, a pójdziemy o level wyżej, ja to założę jeszcze w kasku, żeby było wygodniej. Sprawdźmy, jak to jest. Ja mam tutaj sporo opony. Ach, tu sobie umiejscowimy. Może trochę w bok, żeby nie ten. Tu mamy, o, tu mamy ten nożyk, już się ubrudziłem. I on jest do naciągania z tego, co... O, no picobello. Trzyma się? Trzyma się, no ci ładnie wgryzają. Jeszcze sobie naciągniemy. Ja nie będę gadał za dużo. Mikuna tu zrobi fajne ujęcia. Ja sobie założę te 5 sztuk na dwa koła, znaczy na każde koło po 5 sztuk i za chwilę się spotkamy. Moje pierwsze spostrzeżenie przy zakładaniu, jak jest zimno, opaski są trochę sztywne, może jakby leżały w samochodzie, w bagażniku, to nie byłoby takiego, mniejszy byłby problem z zakładaniem, ale tylko jest jedno to, że twardnieją, jak jest zimno akurat i jak się naciąga, jest ten plastik trochę taki sztywny. Myślę, że jakby leżały pewnie w samochodzie, to byłoby trochę lepiej. Trochę mi piachu nie podeszła. A w ogrzewanym schowku. A czy nie w ogrzewanym, ale ogólnie w samochodzie, jak jest ciepło, nie? A w tym wkładzie, w paczce? W paczce. No tu z tyłu jakbyś miał, skrzyni. No może by było trochę lepiej. Ja je tu przewiozłem, trochę je przewiało, więc ten. Ale nie no, tak to zapina się, trzeba trochę siły. Może przez to, że mi tu błoto jeszcze powłaziło. Ale okej. Jeszcze jedna rzecz, którą bym mógł doradzić. Jakby był zestaw takich jednorazowych rękawiczek na przykład. To było fajne, bo jak w zimie na przykład zakładasz, albo gdzieś wpadłeś w błoto, nie? Albo lekko takich materiałowo gumowanych. No jakiś, no ale żeby to kosz nie był duży, jakieś takie nawet gumowe czy coś. To było fajne, bo można sobie dorzucić i od razu macie, o, cyk, fuk, założone. Piasek wybiera, jestem pozytywnie zaskoczony. Teraz muszę wyrównać. Patrzcie, jaki kolejny. Pozwolę sobie dograć kilka słów między ujęciami. Wcześniej jeździliśmy w piasku, teraz sobie przeskoczymy na błoto. I jestem zadowolony i miło zaskoczony, ponieważ bałem się, że opaski spadną, ale jednak materiał, powiem wam, dał radę, jest bardzo fajnie. W piasku odczucie. Wybierają znacznie lepiej koła, pomimo tego, że ja mam duży bieżnik, ale i tak widzieliście na ujęciach, że
koła dość sporo mieliły, że tak powiem. A po założeniu tych opasek jest zdecydowanie lepiej. Podkreślam, że jeździmy na samym tyle, więc w kładzie jest spoko, a myślę, że w samochodzie byłaby rewelacja, byłoby to jeszcze bardziej odczuwalne. Tak jak widzicie, dalej są na kole. Jedyne co, to tak jak powiedziałem, mam duży bieżnik. Ciężko jest te opaski tak mocno zaciągnąć u mnie akurat, żeby się utrzymały i trochę pozeskakiwały między ten bieżnik, te klocki, które mam na oponie. Ale to też jest spoko, bo on wtedy je utrzymuje i wybiera jeszcze fajniej. Ale sobie podsumujemy to wszystko na samym końcu, bo mam dużo do powiedzenia, różnych może ciekawych spostrzeżeń. Ja sobie teraz pojeżdżę po błocie, zobaczycie jak chlapie, jak wybiera. No i myślę, że będzie fajnie. To jest to błoto, to co lubię najbardziej. Jedziemy. To wszystko fajnie wybiera do góry. Naprawdę nie ma tego poczucia, że się zaraz możecie zakopać. Kurde, fajna sprawa. Jadę dalej i zobaczymy jeszcze chwilę, a później przerzucimy się na test ekstremalny. Zobaczymy, co to potrafi. No, to jak? Mega, mega, mega fajnie. Patrzcie jak ja wyglądam. Patrzcie coś na kładzie. Wszystkie chyba możliwe błotniste i dziwaczne uldy złapałem na siebie i jest spoko. Zobaczmy co jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Po jednej zgubiłem. Po jednej zgubiłem, ale to dlatego, że już po tym teście, który chciałem wykonać, czyli po... Oj, sorry, że się zmęczyłem. Po tym teście, którym chciałem wykonać, czyli przyczepności, było spoko, ale już zacząłem cisnąć ile się da gaz, więc miały prawo, bo tu są wielkie kamienie, cegły i inne rzeczy. Więc bardzo fajny rezultat, tylko po jednej na kole zgubiłem. Ale to mogła być też moja wina, bo zmarznięte ręce miałem, nie do końca zacisnąłem. Ale mega, mega pozytywne wrażenie, naprawdę. Naprawdę super. Idziemy, Miku, na dużą kałużę? Dobra.
Zajebiście. Masakra. To jest jedna z tych kałuż, które ciężko na napędem na 4 przejechać. Znaczy przejeżdża się z napędem na 4, spoko, ale na jedną oś nie ma szans, żeby stąd wyjechać. Opór wody jest duży, błoto jest rozjeżdżone przez nie wpadnij. Błoto jest rozjeżdżone, a kurczę, dało radę. Rewelacja. Jest pan zadowolony? Jestem zadowolony. Powiem ci, że jest fajnie. Naprawdę fajnie, słychać to. Zmęczony jestem, fajnie popływałem. Dobra, to przechodzimy do tamtego mikrofonu. Czas na małe podsumowanie. Powiem wam, że no jestem teraz zdziwiony. Myślałem, że wszystkie zgubimy na tej kałuży, która była tutaj, bo to jest już taki naprawdę przejazd, który ciężko na dobrych oponach ogarnąć, bo jest tu rozjeżdżone wszystkimi terenówkami jakimiś 4x4, więc, no więc jest grubo. Widzieliście dużo wody. Więc spoko. No ale co? Jakie moje podsumowanie będzie? Powiem wam tak. Jestem mega zadowolony. Zostały aż 4. Jedną zgubiliśmy gdzieś, ale to mogła być moja wina, bo mogłem źle zapiąć albo coś, więc taki margines błędu. Ale rewelacja. Powiem wam, że dają radę. Przede wszystkim nie zrywają się. Jest spoko. Przede wszystkim produkt dla kładowców, dla tych, którzy mają już zdarte opony i potrzebują gdzieś się wykaraskać z jakiegoś błota, bagna, gdziekolwiek, na pewno pomoże. Więc łyse opony czy szosówki jakieś, to jest zarąbisty pomysł, powiem wam, na to, żeby się wydostać z błota, czy z bagna, czy z jakiegoś piachu, dużego śniegu. Więc ci, którzy mają łyse opony albo nie mają kasy na zmianę na nowe czy szosówki, powinni pomyśleć o czymś takim, żeby wozić sobie w kufrze. A dla łysych? Dla łysych też coś pomyślimy. Ale zastanawiałem się nad jednym, powiem wam, jakby sobie, bo w butach jest taki problem, że są strasznie łyse. Czasami się ślizgam, nie mogę koło kłada pogonić, ale jakbym sobie zapiął taką tą, jak one się nazywały? Tasiemki? Nie. Trytytki? Zipki? Nie, inaczej. Wypadło mi z głowy teraz. To? No. Cześć, tak ja. Moment. I tu się wyświetli napis. No. Nie, wyświetlisz sobie. Opaski, jest, opaski. Ale nie. Napis tu się pojawi. Jest opaski. Bo mi podpowiedział, przeczytałem. Cześć, to zrób jeszcze raz. Opaski. 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 Dobrze. Ale teraz nie pamiętam, o czym mówiłem. Że na buta byś sobie zapiął. Że na buta bym sobie zapiął właśnie takie opaski i kurczę, wtedy się nie ślizga. Bo nam nie dmucha. No, bo dmucha. Strasznie wiatr jest tutaj, bo wiecie, ja jeżdżę tak szybko, że się w ogóle warunki atmosferyczne zmieniają. Fajny patent, tak jak mówię, dla tych, którzy mają szosowe opony albo łyse, bo nie mają kasy na zmianę, warto kupić. Takie opaseczki i wozić ze sobą w kufrze, nie zajmują dużo miejsca, a fajna sprawa. Do samochodu, moim zdaniem, must have, kurczę. Trzeba to mieć, trzeba to wozić, bo warto. Są różne motywy w życiu, że zaskakują, a nie trzeba się bawić tyle co z łańcuchami, wystarczy założyć. I myślę, że wyciągną z opresji. Ciebie też życie zaskoczyło? Życie zaskoczyło, jak cię poznałem. W ogóle dziękuję Miku na tobie strasznie za to, że jesteś, bo nowe buty sobie kupił, goni tu w błocie za mną, wiecie co to jest, tylko uciekaj, tylko pula, proszę, odejmij trochę gazu przy zakręcie, bo całe błoto na mnie leci. No więc tak, nie, ale to są takie przyjemne aspekty tego, że można nagrywać na YouTube i coś tworzyć, bo można i potestować takie fajne gadżety, więc odsyłam was do linków w opisie, tam macie cały namiar na firmę Dosbud i Easy Drive. Dziękuję całej firmie Dosbud i Easy Drive. Mam nadzieję, że materiał i taki dziwny, inny test trochę wam się spodobał. Bula, umawialiśmy się, że napiszesz na dole pod filmem, to zaznaczę, no. To można dodać, że Mikuna kamerzystą, operatorem. Operator no. Mikuna. Jakbyś tam dał, to można dać i później tak tam kliknął. No. Nie w opisie, tam jest taka pozycja. Taki ten, żeby ciebie też. Od razu i tam się mnie. Od razu mnie. Nie, tam mnie od razu. Nie muszą dawać, nie muszą. Żeby tylko była informacja o mnie, bo to wtedy od razu mnie na kanał przechodzi. Dobra, to ja dam taką informację, bo Mikuna robi też różne dziwne, pokręcone testy. Myłem kiedyś komputer. Mył kiedyś komputer w wannie nawet. To też możecie zobaczyć. Jak lubicie takie motywy w wannie, to zobaczycie. Zapraszam do Mikuny, bo jest bardzo.
bardzo pomocny i zawsze chętnie pomoże. Zdziera strasznie, ale, ale warto zainwestować. Ujęcia są piękne, jak widzicie, jakość też jest. Tutaj to w ogóle śnieg pada i burza jest. Zobaczcie, jak co potrafi dobry operator zrobić, jakie warunki są. Ale, ale dobra, wracajmy do rzeczy. Wejdźcie sobie na firmę Dozbud, poczytajcie na stronę ich, poczytajcie, mają też Facebooka. I co? Jeszcze nawiązując do Facebooka, mamy dla Was konkurs. Przygotowali dla mnie też zestawik takich opasek dla tego, kto wygra konkurs, więc zróbmy tak, że do czasu następnego filmu macie, możecie sobie wpisywać w komentarzach jakąś fajną historię, jak wy się gdzieś zakopaliście. Czyli albo... Następny film rzucasz po godzinie, tak? Następny po godzinie, tylko żeby nikt nie zdążył napisać. I opaski zostaną dla mnie. Podzielimy się z Mikuną po 5 na jedno, każdy na jedno koło sobie założył. Nie, na rower. Ale to całe koło wleczesz. Zrobimy tak, piszcie jakie fajne historie albo niefajne spotkały Was w terenie, gdzie się zakopaliście, coś zrobiliście. No i oczywiście wpadajcie na Facebooka firmy Dozbud i tam zalajkujcie, żebyście byli na bieżąco, bo może wpadną nowe kolory. Tak z Mikuną wpadliśmy do producentów, prośba, może by inne kolory zrobić. Teraz tuningi, różne inne gadżety fajne się robią, więc może by porobić jakiś niebieski, biały, żółty jeszcze kolor. Chyba że to, że są pomarańczowe. Zielone i różowe. Zielone, różowe. No ja bym różowe łyknął. Zwłaszcza, że będę teraz zmieniał lampy na różowe. Zobaczycie, to też będzie jakiś tam kolejny odcinek. Więc to jest fajne i... Aha, te rękawiczki, o których wspomniałem, że fajnie by było, jakby były dodawane, bo jak ktoś... Ja jestem przygotowany w terenie i mam rękawiczki, ale jak ktoś wysiądzie ze swojej nowej BM-ki czy Merola, gdzieś wjedzie w błoto i potrzebuje mieć czyste łapki później, żeby wsiąść z powrotem, no to łatwiej nie ubrudzi się. Tak, a myślę, że koszt takich jednorazówek nie jest duży, żeby dorzucić, to by był fajny albo pomysł. Wielorazówki, żeby było albo wielorazówki do jednorazowego użycia. Nie, żeby było ekologicznie. Albo ekologicznie, papierowe. Papierowe. Więc taki pomysł z naszej strony. I coś jeszcze o czymś mieliśmy powiedzieć jednym. Znowu zapomniałem. Że warunki atmosferyczne nie sprzyjają materiałowi. Właśnie. Jakby troszkę mogło być bardziej elastyczne, bo jednak powiem Wam, że jak w zimnie, jak ręce zmarzną, chyba że ogrzewam cieplane rękawiczki i to rozwiąże pomysł. Ojej, zobaczcie jakie mam ręce. Nie, ale faktycznie albo trzeba trzymać to w samochodzie, albo chociaż nie nawet, bo ręce jak zmarzną, jak wysiądziecie i zapinacie, to pierwsze parę w zimie na przykład zapinałem się szybko i fajnie, ale przy kolejnych już jednak trzeba trochę wysiłku włożyć i przy zmarzniętych rękach jest trochę gorzej, ale i tak się da założyć. Trzeba troszkę siły włożyć. Czyli kreatyna jakby dorzucali od razu na siłę. Kreatyna, no takie, że mistyfikacja, taka sytuacja, hemoglobiny trochę. myślę, że będzie fajnie, ale nie. Pozytywnie, reasumując, pozytywnie jestem zaskoczony. Fajna sprawa, niedroga, koszt, nie wiem co teraz mówić, bo zobaczycie sobie na stronie. Pozytywne zaskoczenie naprawdę. Bałem się, że raz, że się nie zmieszczą na moją oponę, a się zapięły, więc rozmiar całkiem spoko. Dwa, że myślałem, że pospadają. Zgubiłem po jednej, więc... Czyli ile procent? Rewelacja. No 10%. 5%. Nie, 25%. 20%. 20%, dokładnie. No bo ja już liczyłem, o dwóch kołach. Bo ty chciałeś 10 nałożyć, dlatego tak, liczyłeś 10%. No właśnie, pomyślałem, żeby też 10 założyć, ale Mikuna mówi, nie, podaż mi jedno, podaż mi, nie marnuj, bo to zniszczysz. Ale powiem Wam, że najlepsze z tego wszystkiego... Ściągniemy je później dla mnie. A najfajniejsze jest, powiem Wam, ten nożyk, jak sobie ten nożyk zakładacie, już ścinacie te końcóweczki, sobie tym nożykiem tak obracacie, tam widzicie teraz na tym, tak sobie obracacie i to się tak fajnie, ja bym mógł siedzieć i tylko, i na przykład w jakimś filmie i tylko obcinać fabryka, gdzie byś siedział i obcinał końcówki. No, obcinać końcówek. Nie brzmi to tak. Ale rewelacja. Nic, kończymy. Macie konkurs, piszcie komentarze, oczywiście opowiadając Wasze fajne historie, wpadajcie na Facebooka firmy Dozbud Easy Drive, tam lajkujcie. I co? I lajkujcie Mikunę, no bo tu prosi, błaga, nie, no za tą pomoc i fajną, włożoną pracę, dziękuję mu bardzo, żeby się wyświetlenia zgadzały i buty mógł wypastować, na pastę do butów miał, więc super, patrzcie jak się poświęcamy. Rewelacja, a w kałuży było fajnie się potaplać, fajnie było potestować. My jedziemy do domu na ciepłą herbatę, dziękuję Wam bardzo, jeszcze raz pozdrawiam całą firmę Dozbud, dziękuję Mikunie za pracę. Pozdrawiam widzów, trzymajcie się i do zobaczenia.